A my, drodzy Państwo, już się włączamy na taką specjalną akcję, o której mówimy od 3 lat. W tym roku kolejny sukces, kolejny rekord. Z nami w studiu Agnieszka Łesiuk-Krajewska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Projektu. I to jest właśnie ten projekt Bohater On, włącz historię. Dzień dobry. Dzień dobry. No i Antoni Pawlicki, aktor, którego nie trzeba przedstawiać, który od samego początku chyba wspiera tę kampanię, prawda? Witaj. Tak, dzień dobry. No to mówmy o tej trzeciej edycji, bo jest się czym chwalić. Znowu jest rekord. Jest rekord i mało skromnie może powiem, no, wielki sukces. Blisko 300 tysięcy kartek i listów, które w tym roku otrzymaliśmy i przekażemy powstańcom. 300 tysięcy. Ja pamiętam, jak rok temu się spotykaliśmy, to było wtedy ponad 100 i to był duży 120, sukces. Tak. Czyli 3 razy więcej niemalże. Dokładnie, a te 3 edycje to ponad 500 000 kartek i listów, a co trzecia zaadresowana do konkretnej osoby. No właśnie, to też jest sukces tej akcji, bo to też wiąże się z tym, co robicie. Nie tylko namawiacie do tego, żeby wysyłać te kartki, ale tak jak tutaj widzimy, to jest wasza strona, można tych bohaterów poznać osobiście, prawda? I Polacy chcą ich poznać i to jest niezwykłe, ponieważ to jest to, na co stawiamy, na połączenie pokoleń. Polacy nie tylko piszą kartki, czytają biogramy, zapoznają się z indywidualnymi historiami. Na tych kartkach i w listach często pojawiają się pytania dotyczące ich konkretnych historii i to, myślę, wzrusza powstańców najbardziej. Mhm. Nie tylko powstańców, ale chyba też te osoby, które piszą. Antoni, to ciebie też wzruszało, bo nie ukrywasz tego, że te spotkania no, wywierały jakieś piętno na tobie, prawda? Tak, oczywiście. No ja po pierwsze pochodzę z tego miasta, pochodzę z Warszawy. Moja rodzina też przeżywała powstanie warszawskie. Mój wujek, który walczył w powstaniu, również jeszcze żyje. Przyjeżdża, bo mieszka na stałe w Anglii, przyjeżdża na każde obchody i te spotkania są wyjątkowe. I jakby to, że mam szansę również dzięki Bohateronowi spotkać taką ilość powstańców, to jest wyjątkowe. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy łączyli te pokolenia i to, że mam w to wkład, bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję organizatorom, że zostaliśmy zaproszeni jako ambasadorzy do tego, żeby wspierać ten projekt, bo wydaje mi się, że my się po prostu możemy bardzo wiele nauczyć. To są ludzie, którzy są ulepieni trochę z innej gliny i to, że ten projekt właśnie z jednej strony jest ukierunkowany na pamięć o nich, o ich bohaterskich czynach, na bezpośrednią pomoc, bo też warto o tym powiedzieć, że Bohateron bezpośrednio pomaga powstańcom. Są zbiórki pieniędzy, są spotkania z wolontariuszami, jest pomoc, wymierna pomoc starszym osobom, które często tej pomocy oczekują. To wydaje mi się, że niezwykła wartość jest również dla nas, dla ludzi z innego pokolenia, dla młodszych jeszcze dzieciaków, że się mogą spotykać, otwierają się na ten kontakt ze starszymi ludźmi, którzy mają takie doświadczenia. Przed chwilą w studiu gościliśmy Barbarę Kraftów, gościliście Państwo Barbarę Kraftów, na którą ja miałem szansę otrzeć się jakby o jej wielkość na planie jednego filmu i to jest naprawdę niezwykłe spotykać się z osobami, które mają takie doświadczenie i pamiętają. Żywa lekcja historii. I a propos lekcji, a propos tego, co mówisz, żeby uczyć się od tych osób, to po raz pierwszy, wczoraj zresztą była gala wielka, którą pokazujemy tutaj, a także nagrodziliście szkoły, prawda? Postawiliśmy w tym roku na edukację, Bohaterom w twojej szkole. Zasięg też ogromny, musimy się pochwalić. Ponad 350 tysięcy uczniów wzięło udział w tych naszych zadaniach edukacyjnych. Wczoraj nagrodziliśmy 3 najlepsze zespoły z całej Polski. Nauczyciele brali udział w specjalnych seminariach, następnie wracali do swoich szkół, tworzyli zespoły i mini projekty. Nagrodziliśmy 3 zespoły. Pierwsze miejsce otrzymało Technikum ze Szczecina za wspaniałą grę Burza nad Warszawą. Niesamowicie kreatywne podejście. Sami wszystko wykonali. Wszelkie ilustracje, opakowanie, konstrukcja gry. Drugie miejsce z Kawina. Wspaniały film o kurierach. I trzecie miejsce Brzeg Dolny, ośrodek wychowawczy. Wspaniałe medale. 1500 medali dla każdego powstańca. Pięknie. Słuchajcie, bo mówicie, zresztą mówiliśmy długo już o tych znajomościach, a tam przyjaźnie też się wytworzyły między powstańcami i no i tymi młodszymi, tym młodszym pokoleniem? No opowiedz, chyba jest tak, że bardzo często powstańcy właśnie odpisują na te, tak, na kartki i rzeczywiście wczoraj rozmawialiśmy z wieloma osobami. Panie mówiły o tym, że na przykład wizytują je szkoły po prostu, czy uczniowie, także myślę, że no, te relacje są bliskie. Są bardzo bliskie. Ja myślę, że chciałabym wspomnieć o tym, co usłyszałam niedawno od pani Marii, powstańczyni z Wrocławia, z batalionu Zośka.
I to było coś najpiękniejszego chyba, co usłyszałam od kiedy prowadzimy tę kampanię, że właśnie bohateronem wprowadziliśmy wiosnę do jesieni jej życia. Piękne słowa. Dziękuję wam bardzo. Agnieszka Łosiuk-Krajewska i Antoni Pawlicki przekonywali, namawiali do tego, my też namawiamy państwa do tego, żeby pamiętać o tych wszystkich osobach, żeby nie było za późno. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.